Cichy Don, część druga. Według powieści Michaiła Szołochowa. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Występują Cichy Don. Rok 1916. Dość. Deszcz. Leje. Siedem pik. Wist. Sotnik ukrywa mariaż. Sotnik, zostałeś rozszyfrowany. Nigdy nie wychodź z trzeciej damy. Co dziś z tobą? Pewnie Stanicę we śnie widziałeś. Zgadłeś. Step mi się przyśnił. Zamąciło mi w duszy. Zbrzydła mi służba dla cara. Co się gapisz? Do światła, poczekaj. Wrogowie wasi, Austriaccy i Niemieccy. Co? Wrogowie wasi to nie Austriaccy i Niemieccy żołnierze. Okłamywani tak samo jak my. Tylko własny car. Mocne. Własny przemysłowiec i posiadacz ziemski. W banku nieźle. W naszej ziemiance pozostaje tylko kocioł postawić i wodę wylewać. Mokro, panowie, mokro. Podziękujcie Najwyższemu, że siedzimy w błocie jak u Chrystusa za pazuchą. Naprawdę nacierają, a my jedynie po magazynie w tygodniu rozstrzeliwujemy. Lepiej iść do ataku niż gnić za życia. Aż rwiemy się do walki. Sotnik, no jak? Rwiesz się do walki? Ja? Osiem karo. Na krzyż się rwę.
Nie po to trzymają kozaków, żeby likwidować ich podczas ataków. To po co? Po co? Kiedy na froncie zaczną się rozruchy, a jest to nieuniknione, jak wojna zacznie dawać się we znaki żołnierzom, to do stłumienia buntu rzucą kozaków. Herezję pleciesz. Czemu herezję? Dlatego, bo herezję to herezję. Ekscytujesz się, milutki. A od kiedy to znasz kolejne ruchy? A jeśli przedstawić coś zupełnie odwrotnego? Sojusznicy rozwalają Niemców, wojna zbliża się do szczęśliwego końca. To jaką rolę wyznaczysz kozactwu? Coś nie bardzo wygląda na koniec, a tym bardziej szczęśliwy. Niedawno wróciłem z urlopu. No i jak tam w Pietrogrodzie? Grzmi stolica? Tak, grzmi. Mało przyjemnie. Nie starcza chleba. W rejonach robotniczych strajki, głód, niezadowolenie. Szczęśliwie nie wyjdziemy z tej wojny. Jak myślicie, panowie? Jak myślimy? Myślimy pas. I ja. Dwa? Jest short. Rosyjsko-japońska wojna wywołała rewolucję 1905 roku. Ta wojna zakończy się nową rewolucją. Nie tylko rewolucją, ale i wojną domową. Uwaga, panowie! Chorąży Buńczuk zaczyna wróżyć z socjaldemokratycznego sennika. Udajesz pajaca? No, no. Każdy ma swoje powołanie. Panowie, zadziwiają mnie okoliczności, że w naszym oficerskim środowisku są tacy subiekci. Jesteś za naszą przegraną w tej wojnie? Ja? Tak, za przegraną. No wiecie co? Jakich byś nie miał politycznych przekonań, to życzyć ojczyźnie przegranej jest zdradą narodową. Minutę. To hańba dla każdego porządnego człowieka. Poczekaj, Kałmykow, poczekaj. Dobrze, przypuśćmy, że przegramy. I co dalej? Carat zostanie zniesiony, możecie mi wierzyć. Co jest? Przesyłka od pułkownika Szirajewa. Daj. Wyjdź. Bezzwłocznie proszą do pułkownika. Współczujemy? Wszystkich? Wszystkich. Kolejna dyspozycja przy ewentualnej egzekucji. Nie. Mam podstawy twierdzić, że to rozkaz do ataku. Bogiem, bracia! Naprzód! Komm, komm! Ah, lassen. Das kann gut werden.
Milczą. Podpuszczają bliżej. A ja dziś się boję i nie wstydzę się. A co, jeśli by teraz zawrócić i z powrotem? To jak w kartach, nie wierzysz sobie, stracisz głowę. Pożółkłeś na twarzy. Albo jesteś chory, albo dziś cię rozwalą. Satnia, za mną. Łosem, marsz. Bracia, szybciej! Szybciej! Szybko, bracia! Łap się strzemienia! Dranie, z powrotem! Wszyscy do diabła! Nie skacz! Nie skacz! Szybciej! Duszę się! Siadaj! Cały but pełen krwi. Griszka, dziś jak szliśmy do ataku, słyszysz, Grigorii? Jak dziś szliśmy, to ja trzy razy do ciebie z tyłu strzelałem. Nie pozwolił Bóg cię zabić. A ty mnie uratowałeś od śmierci. Dziękuję. Ale za Aksinię nie mogę ci wybaczyć, nie? Dusza nie pozwala. Nie zmuszaj mnie. Nie zmuszam. Oto ona. Co, Mielichow? Grigoriu Pantelejewiczu. Dostaliśmy lanie. Głupich trzeba uczyć. Uczyć!
naród do dupy albo jeszcze gorzej. Jak spłynie krwią, to zrozumie, za co dostał po łbie. O czym ty mówisz? Mądry zrozumie sam, a głupiemu siłą nie przetłumaczysz. Pamiętasz przysięgę? Przysięgałeś? Idź ty. Gryśka, żyjesz czy nie? Powiedz coś. Żyję. Pewnie nasz piec już się rozpadł. Nie, dlaczego rozpadł się? Stoi. Co mu się stanie? Nasi sąsiedzi, Mielechowie, jak żyją? Żyją pomalutku. Pietro przyjechał. Na urlop? Niby nie przyjechał. A Grigori? Ich Griszka? Griszka? Przyjechał po Bożym Narodzeniu. Jego baba bliźniaki w tym roku powiła. Grigori przyjechał po tym, jak został ranny. Był ranny? W ramię. Całego go pokiereszowali jak psa w bójce. Czy to krzyży więcej na nim, czy blizn? Griszka, jaki on jest? Taki z garbatym nosem i czarny. Jaki jest, taki jest. Jest jak się należy. Ja nie o tym. Postarzał się? A cholera go wie. Może się i postarzał. Baba urodziła bliźniaki, to chyba nie bardzo się postarzał. Zimno tu. Gnida. Obrzydliwa, śmierdząca lub jeszcze gorsza. Dawniej ze świergotem biegała po wiosce, a teraz nie powie tu, a tutaj. Wredne dla mnie te baby, ja bym je wszystkie ścierwy. Wypełzła żmija. Gada, zimno tutaj. A paszła ty. Wredna kobyła. Fatalne przeznaczenie, że do tego doszło. Przewidywałem to jeszcze na początku wojny. No cóż, dynastia była skazana. Niemożliwe, żeby wszyscy się wyrzekli. To oczywiste. W takich sytuacjach się nie żartuje. Posłuchaj, co pisze Jewgenij. Tak, tato, groźne, groźne wydarzenia. Wszyscy żołnierze dosłownie rozłożeni. Wyjdź. Nie mają ochoty walczyć. Są zmęczeni. W tym roku zabrakło żołnierzy w ogólnym znaczeniu tego słowa. Nie możecie sobie wyobrazić, do jakiego stopnia rozpadu doszła nasza armia. A w przyszłości jeszcze gorsze doświadczenia. Stanicowi! Wolą narodu, panujący do tej pory imperator Mikołaj II, nie ustąpił. Tam jest jego droga. Cała władza przeszła w ręce Tymczasowego Komitetu Rady Państwa. Armia, a więc i wy w tej liczbie, powinniście spokojnie przekazać te... Przestać! Przestać, mówię. Wiadomość. Zadaniem kozaków jest dzielnie bronić swojej ojczyzny przed atakami z zewnątrz, jak i przed naciskiem wrogów z wewnątrz. My w dniach tak wielkich wstrząsów powinniśmy być twardzi jak
Jak stal, o, jak stal. Będziemy walczyć tak dzielnie, jak wcześniej. A tam... Niech Rada Państwa... Niech Rada Państwa rozstrzyga losy kraju. W armii nie powinno być polityki. Nie powinno, daj ja powiem. Stanicowi, tak nie wolno. Znowu nas wprawili w zakłopotanie, chcą oszukać. Już raz przeszła rewolucja i całemu narodowi dano wolność. To oznacza, że powinni przerwać wojnę. Dobrze mówię, co? Tak więc, gdzie to wszystko wylezie, jak myślisz? Masz ci los. Niemożliwe, że żyjąc tu nie objaśniliście warunków. Niewątpliwie będzie przewrót rządowy. Do władzy dojdzie Korniłow, armia stoi za nim murem. U nas mówią tak. Teraz są dwie różne siły, Korniłow i bolszewicy. Kieryński jest pomiędzy kamieniami młyńskimi. Jak nie ten, to drugi go zgniecie. Niech sobie śpi, póki to łóżko carycy szczęśliwie wolne. Ale armia, czy cała armia pójdzie za Korniłowem? Sami żołnierze oczywiście nie pójdą. My ich poprowadzimy. Pojutrze Moskwa przywita Korniłowa. Sprawą honoru każdego oficera jest obecność tam. Wyjeżdżam wieczorem. Ja z tobą. Oczywiście. Zuch. Nie pora nam, nie pora. Panowie oficerowie! Stacja Narwa, sierpień 1917 roku. Póki kozacy śpiewają, to nie ma większej biedy. Teraz rzadko śpiewają, a częściej wiecują. Trzeba się uczyć, jak rozmawiać z ludźmi. Chorąży Bunczuk, jesteś na wolności? Wybacz, ale ręki ci nie podam. Nie zamierzałem wyciągać do ciebie ręki, to ty się pośpieszyłeś. Chcesz ratować tutaj swoją skórę? Przyjechałeś tu z Piotrogradu?
Nie, od dziewczyny Kieleńskiego. To przesłuchanie? Zwykła ciekawość. O los niegdyś zdezerterowanego współpracownika. Mogę cię uspokoić. Nie jestem tu od Kieleńskiego. To w końcu kim jesteś? Pagonów brak, płaszcz wojskowy. Komiwojażer polityczny. Zgadłem? Towarzysze kozacy, nasz transport dalej nie pojedzie. Tu zaczniemy się wyładowywać. Dobrze mówię? Dobrze. Życzę zdrowia Stanicowi. Agenci bolszewików i Kieleńskiego chcą udaremnić przemieszczanie się naszych jednostek po torach. Otrzymałem rozkaz naczelnego dowódcy, naczelnego Korniłowa. W tym przypadku, jeśli okaże się niemożliwe przemieszczanie po torach, to pójdziemy na Piotrograd w szyku marszowym. Dzisiaj występujemy. Przygotować się do wyładunku. Towarzysze kozacy, przysłano mnie do was z piterskimi robotnikami i żołnierzami. Chcą was zabrać na bratobójczą wojnę. Na pogrom rewolucji. Jeśli chcecie iść przeciw narodowi, pójdziemy. Jeśli chcecie przywrócić monarchię, filozof, prowokator, jeśli chcecie przywrócić monarchię, to idźcie. Piterscy robotnicy i żołnierze mają nadzieję, że nie będziecie jak Kain. Nie będziemy. Szlą wam płomienne, braterskie pozdrowienia. Minutę. Kozacy. Chorąży Buńczuk w zeszłym roku zdezerterował i wszyscy o tym wiecie. Czyżbyśmy mieli słuchać zdrajcy i tchórza? Aresztować drania. Zabrać mu broń. Niech mówi i wyjaśni swoją postawę. Mów, Buńczuk. Kłaniamy się do ziemi i prosimy przekazać piterskim. Stój. Spójrz na nich. Jesteś aresztowany, Kałmykow. Ręce. Rozbroić go. A przy tych postaw wartowników. Tak jest. Kałmykowa prowadzimy do Komitetu Rewolucyjnego. No co z wami? Ręce do góry. Sprytnie. Esaul Kałmykow, proszę iść przodem. Za mną. Idź, zdrajca i sprzedawczyk. Jeszcze za to zapłacisz. Nie jesteście żadną partią, tylko bandą nikczemnych wyrzutków społecznych. Kto wami dowodzi? Niemiecki sztab główny? Bolszewicy, prostaki, chamy. Chamy sprzedali ojczyznę. Ja bym was wszystkich na jednej belce, ale przyjdzie czas. Ten wasz Lenin nie za 30 marek niemieckich sprzedał Rosję? Papnął milion i ukrył się, katorżnik. Stój. Nie waż się uderzyć. Chcesz zabić? Strzelaj. Strzelaj, ty sukinsynu. Patrz, jak potrafią umierać. Rosyjscy oficerowie. Ej, przed śmiercią. Mitrycz. Za co ty go? Co z tobą, Mitrycz? A jak myślisz? On by do nas strzelał, nie wyjmując papierosa z ust. Albo my ich, albo oni nas. Nie ma nic pośrodku. Za mną! Naprzód!
Późną jesienią 1917 roku wracali kozacy do wioski, jeźdźców konnych Dońskiego okręgu. Od kiedy służycie? Nawojowaliście się już? Wystarczy, ojcowie, nawojowaliśmy się. A ty, stary, idź stracić swój ogon. Jedźcie do bab na piec. Misz, Misza. My już nie czekaliśmy. A gdzie Gryszka Milichow? Nie żyje? Gryszka poszedł do bolszewików. Został w Kamińsku. Poszedł do bolszewików. Wyciągniemy bratnią rękę do robotniczego kozactwa. Nie rzucaj się tak. Robotnicy i kozacy razem krew przelewali. Podczas wojny z Koleninem powinniśmy być razem. Ramię w ramię pójdziemy do boju przeciwko tym, którzy gnębili pracujących w ciągu całych stuleci. Kto na froncie wprowadził kaźń śmierci dla żołnierza? Korniłow. Kto z Koledynem nas uciskał? On. Tak więc przyłączycie się do niego, bracia kozacy? Zdusimy tych gnojków i wrzucimy do morza. Słusznie. Pokażemy im. Należy pokazać, kto tu rządzi. A ochotnicy i inni partyzanci niech opuszczą Don. Bolszewicy nie mają u nas też nic do roboty. A z wrogami ludu pracującego sami sobie poradzimy. Nie potrzebujemy cudzej pomocy. A ten to kto? Krywaszylkow ze wsi Garbatowa. A ten obok? To sam Patiolkow. O, i Gołbow tu jest. Bracia kozacy. Milczcie. To nie bazar. Dajcie powiedzieć Patiolkowu. Bracia kozacy. Póki my tutaj się naradzamy, wrogowie ludu pracującego nie śpią. Wszyscy chcemy, żeby wilki były syte i owce całe. A Kaledin, on tak nie myśli. Przechwyciliśmy jego rozkaz o aresztowaniu wszystkich uczestników naszego zjazdu. Precz z Kaledinem. Proponuję, abyśmy uznali nasz zjazd jako władzę nad Donem. Proponuję z delegatów naszego zjazdu wybrać Kozacki Komitet Wojenno-Rewolucyjny. Powierzyć mu toczenie walki z Koledinem i organizacją. To zdrajcy! Powiesić ich! Panie Chorąży, ja protestuję przeciwko naszemu aresztowaniu. Milczeć! Do szeregu! Naprzód! Marsz! Wszystkich powiesić! Powiesić zdrajców! Powywieszać wszystkich. To skandal. Dzięki Bogu zostaniesz żyw, bo ja bym cię, gnojku, odejść. Odejść.
Siedzieć. Nie wstajemy. Dzień dobry. Dzień dobry. No więc, jakie jednostki dały wam upoważnienie? Tak. A o co się właściwie ubiegacie? Nasze żądania. Przekażcie władzę Komitetowi Wojenno-Rewolucyjnemu. Jakie to wszystko proste? To ultimatum. Zapewne wiecie, że na 4 lutego zwoływane jest wojskowe posiedzenie. Na nowo będą wybierani członkowie rządu. Zgadzacie się na wzajemną kontrolę? Nie. Jeśli będziecie w mniejszości, to my podyktujemy wam nasze warunki. To przecież nacisk. Tak. Jeśli posiedzenie wojskowe nas nie usatysfakcjonuje, to my się nie zgadzamy. A kto będzie sędzią? Naród. Po co mamy go słuchać? Nie po drodze nam z bolszewikami. Tylko zdrajcy mogą mówić Donowi kozactwo o przekazaniu władzy Rosjanom. Zwołać kozaków i iść za bolszewikami. Czyżbyście myśleli, Podtielkow, że za wami niedoukiem i analfabetą pójdzie cały Don? A jeśli pójdą, to gromadka rozwydrzonych kozaków, którzy wyrwali się z domów. Ale oni oprzytomnieją i ciebie też powieszą. Rząd doński rozpatrzy propozycję Komitetu Rewolucyjnego i odpowie w formie pisemnej do 10 rano pojutrze. Rano w stanicy Głuakoi. Na koń! Chłopaczki przystojniaczki, kochaniutcy, noże! No, mądrale, postraszymy bolszewików. Mielichow, formuj sotnię i wyprowadź do Jerochińskiego Jaru. Tak jest. Z życiem. Sotnia, słuchaj moich rozkazów. Sotnia, za mną marsz.
Pan jest dowódcą tego oddziału? Tak. Może spróbujecie obejść po moście belkowym, a ja będę trzymać ich na muszce na tym odcinku. Można i po moście belkowym. Spróbujemy? Z takimi to powalczysz. Lepiej było zabrać dzieci z pierzynami. Ale jestem zły, że nie zostawiłem cię w Rostowie. Bończuk przemówił przez ciebie właściciel. Sotnia, za mną. No i jak? Co? Jesteś ranna? No dawaj. Aniu, gdzie? Dokładnie pod sercem. Co pod sercem? Ania. Gdzie patrzysz, Aniu? Aniu, to ja. Ilia, kochany, widzisz, jakie to wszystko proste. Najpierw cios, potem wstrząs, a teraz piecze. Pali. Lejcie wodę na piersi. Wody! Niech ktoś da wody. Za wiarę! Za Rosję! Za mną, sokolnicy! Sotnia, za mną! Do ataku! Nie umieraj, Aniu. Nie umieraj. Nie uchodzi, Ania! Naczelny do mnie. Pozostali prosto. Za bezpieczeństwo jeńców odpowiadacie z całą surowością wojenno-rewolucyjnych czasów. Macie dostarczyć ich do sztabu w całości i oddajcie to pod Ciołkinowi. Mielechow! Zuch! Jesteś ranny? W nogę. Kość cała? Chyba tak. W drzazgi roznieśliście ich w drzazgi. Oddział oficerów tak rozwalony, że nie ma co zbierać. A ty do sztabu, Mielichow? Tak. Przekaż Podtyłkowowi, żeby poręczył za Czernicowa. Zrozumiałeś? Tak, przekaż. Dobrze. Zjeżdżaj. Słuchaj, Podtyłkow, zaraz doprowadzę jeńców. Czytałeś notatkę Gołubowa? Mam gdzieś Gołubowa. Ciągle czegoś chcę. Mam dać poręczenie dla Czernicowa, tego rozbójnika i kontrrewolucjonisty? Nie dam.
przez rewolucyjny sąd osądzić i ukarać niezwłocznie. Gołbow powiedział, że bierze za poręczeniem. Po co lazłeś? Było leżeć. Dla poręczenia. A wiesz, ile on krwi przelał? Może. Ilu górników przyprowadził? Nie dam. Nie ma co wrzeszczeć. Dużo tu u was sędziów. Ty tam idź. Dużo tu u was zarządzających jeńcami. Ja tam byłem. Nie myśl, że na furmance się ratowałem. A ty, Mielichow, do kogo mówisz? Zabieraj te oficerskie nawyki. Komitet rewolucyjny sądzi, a nie każdy tam. Połóżcie go. No, orzełku. Padłeś, gadzie. Zdrajca kozactwa. Sprzedawczyk, podlec. Boże, wybacz mi grzesznemu. O co tu chodzi? A ty co myślałeś? Że pod kulę łeb nadstawimy? Mamusiu, jadą. Jadą. Witaj. Cały? Trochę ranny. Gdzie? Pod głowką. Bieda cię tam zagnała? Trzeba było wracać do domu. To ty, Duniacha, czort wiedział, jaka z cię panna wyrośnie. A ja myślałem, że głupiutka będziesz. Braciszku. Spójrz, jak syn ci urósł. Daj popatrzeć na mojego syna. A córka, Grisza? No weźże. Nie poznajecie tatusia, orzeszki leśne? Natasza, weź je, bo nie wejdę na schody. Słuchniesz tabaką. Daria, przygotuj stół. Ma swoją żonę. Będziemy jeść maślane bliny z kajmakiem. Poznałeś tatusia? Poznałem. Poczekaj. To dla ciebie, mamo. Mój kochany. Po podłodze się ciągnie. To nic. Stara jędza jak przed lustrem skacze. Ojcze, to dla ciebie. Dzięki. A ja tak szukałem czapki. W sklepie w tym roku w ogóle nie było, a starą pora oddać strachowi na wróble. I co robisz, stary głupcze?
Sama jesteś głupia. To przecież samowar, nie lustro. Oto on, kozak gwardii pułku kozackiego. Na imperatorskiej paradzie załapał pierwszą nagrodę. Siodło i amunicję. Daria? A to dla kogo? Dla mnie. Jesteś jak pułkownik. Galowy. Nałóż, Grisza. Nałóż, ojciec będzie zadowolony. Odznaczenia w prezencie dostałeś, czy jak? Ależ ty jesteś dostojny. Urodź sobie takich, zazdrośnico. Przynajmniej dwóch synków na ludzi wyszło. No dobrze. Są solone arbuzy? A jakże, Natasza? Póki co, naród się nie zbliża. Opowiedz, Pietro, co tam się dzieje. Tato, a czemu pijesz wodę z kieliszka? Tato. Cóż, walczą. Gdzie teraz są bolszewicy? Z trzech stron. Z Taganrogu, Tichorecka i w Woronerze. A ty jakiej strony się trzymasz? Ja? Władzy radzieckiej. Głupiec. Pietro, ty mu wytłumacz. Narwany jest, jak nieujeżdżony koń. Jakby można mu było wytłumaczyć... Nic mi nie trzeba tłumaczyć, nie jestem ślepy. Co mówią frontowcy? A co nam po tych frontowcach? Zabawiliśmy się w bolszewików na froncie, pora brać się za rozum. Niczego cudzego nie chcemy, ale naszego też nie bierzcie. Griszka, pomyśl, nie jesteś głupi chłopak. Kozak, jak był kozakiem, to i kozakiem zostanie. Śmierdząca Rosja nie powinna nami rządzić. A wiesz, co zamiastowi od razu gadają? Żeby całą ziemię rozdzielić po ludziach. Jakże to tak? Tym zamiastowym, którzy od dawna żyją w okręgu duńskim, damy ziemię. A figę z makiem, tyle dostaną. Witaj, żołnierzu. Witaj, witaj. Wystraszyłeś jałówkę, wielkoludzie. Tego jeszcze brakowało. No, Antileju Prokofiliczu, stawiajcie gorzałę. Chleb, sól, siadajcie z nami. A gdzie Michajło Koszewoj? Jest tu. Jest w wiosce. Co tu robisz, walet? Ryby łowisz? Na co mi one? Takie marne. Kończ te ryby łowić, bo łowimy, łowimy i o wszystkim zapominamy. No i co tam nowego? Gadaj. Pod Migulińskiej rozgromili Armię Czerwoną.
Zaczęły kłaki sierści latać. Skąd pod Migulińskiej? Szli przez stanicę i kozacy naprawdę im dali. Gromada jeńców doprowadzili do Kargina. Tam już kieruje sąd wojenno-polowy. Dziś w nocy mobilizacja, jak tylko dzwon uderzy. I co teraz? Trzeba się wynieść z wioski. Dokąd? Dokąd? A skąd mam wiedzieć? A ja pociąg znaju. Sam znajdziesz drogę. Sam znajdziesz. Leć do Iwana Aleksiejewa. Ja zaniosę rzeczy i zaraz przyjdę. Pora się zbierać. W nocy będziemy zwijać manatki. Daj nam powód, by iść. Zaczyna się mobilizacja. Myślisz, że się załapiesz? Ja nie pójdę. To cię zaprowadzą za łeb. Nie jestem bykiem na postronku. Wezmą, Walet dobrze mówi. Tylko dokąd iść, to jest pytanie. Dokąd? Głupoty gadacie. Widzisz, jakie czasy. Wszystko diabli wezmą. Nie, klacz, masz co innego do roboty. To do przodu, to do tyłu. Słaniając się, ale poszedł. A ja mam żonę, dwoje dzieci. Tylko mielesz jęzorem i oprócz kapoty nic nie masz. Czego się wydzierasz? Pokazujesz jakiś ważny? Nie drzyj się, mam cię gdzieś. Milcz, gnojku, smarkaczy parszywy. Wynoś się, bo tu tobą śmierdzi. Zostaw. Należy rzucić kozackie nawyki. Masz sumienie? Sumienie, Mirchow. Wstyd. A jeszcze był w Armii Czerwonej, żandarmerii. Takich to my z dymem puszczaliśmy. Wynocha, bo ci nogi powyrywa. Czyś to oszalał. To, co się wtrąca w nie swoje sprawy. Doczekaliście się? No to wzywają. Oj nie. Zaraz wskakuję na barkę i na drugi brzeg i tyle mnie widzieli. Jak to? Teraz nigdzie nie idziemy. To na razie. Widzę, że nasze drogi się rozchodzą. Ech, Miszka, młody jesteś, narwany. Myślisz, że się nie zejdą? Jeszcze się zejdą, możesz być pewien. Na razie. Wioska Panomeryw, 28 kwietnia 1918 roku. Złazić! Skąd jesteście, stanicowi? Z chutoru tatarskiego. Spóźniliście się trochę. Bez was pojmaliśmy Podkiełkowa. A gdzie oni są? O, prowadzą. I dokąd ich kierujecie? Do trupiarni. Co ty gadasz? Lepsze gadanie niż twoje błogosławieństwo. Spójrz, już im zbudowali szubienicę. Gdybyśmy wyszli z Rostowa trzy dni wcześniej, to nie przyszłoby nam teraz umierać. Postawilibyśmy tu wszystko do góry nogami. A niech ich diabli. Niechaj zabijają. Śmierć póki co nie jest straszna. Jednego się boję, że w innym świecie już się nie poznamy. Coś ty, jak to się nie poznamy? Co ty gadasz? Pogadaliście, wystarczy. Starcy, pozwólcie nam się z Krywoszłykowym zobaczyć, jak nasi towarzysze będą umierać.
Nas powieście ostatnich. Bo teraz chcielibyśmy zobaczyć naszych przyjaciół, towarzyszy, podtrzymać niektórych na duchu. No jak? A niech tak. Pozwalamy, niech tak będzie. Odsunąć ich od dołu. Wyprowadź. Są jacyś ochotnicy z waszej wioski? Jacy ochotnicy? Do wykonania wyroku. Nie ma i nie będzie. Czemu nie będzie? Ja strzelę. Zgadzam się. Tylko dajcie mi naboje. Idziemy. Trzymaj się. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Tak, i nie wspomniał, jak zwać. Nie przypomniałeś sobie, jak się nazywasz? Tak, i umrzesz bez imieni. No to umrzesz jako bezimienny. Imię? Mam imię. Członek Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików. Petersburski robotnik. Sam też kozak. Wystarczy. Do zdrajców kozactwa cel pal. I ty tu, Mielechow? Tu, jak widzisz. Widzę. Rozstrzeliwujesz braci? Odwróciłeś się. Taki jesteś. Pal! Pamiętasz walkę pod Głubakoj? Pamiętasz, jak strzelałeś do oficerów? A teraz sam tego posmakujesz. Nie jeden powinien ci kozacką skórę wygarbować. Ty, gnoju, sprzedałeś kozaków. Mam dalej mówić? Co? Stój! Co ja? Co ja? Stój! Jesteście otumanieni. Ślepi. Ślepcy. Niech porozmawiają na koniec. Omamili was. Zmuszają braci zabijać. Myślicie, że jak nas dziś pokonacie, to na tym się skończy? Nie. Radziecka władza obejmie całą Rosję. Wspomnijcie moje słowa. Na próżno cudzą krew przelewacie. Jesteście głupi ludzie i z tym się uporamy. Wszystkich dziadku nie wystrzelacie. Całej Rosji nie powiesisz na stryczku. Swoja głowa jest najbliżej. Wspomnijcie potem, ale będzie za późno. Powiedziałeś i wystarczy. Najlepszych synów Cichego Donu wrzuciliście do tego dołu. Wieszać tylko się nie nauczyliście. Na koń! Thank you.
Podejdź tu. Obozowicze przyjechali, a z nimi wasz ojciec. Tak? Kłamiesz. Mówię prawdę, idź go witać. Co was przygnało, rodacy? My z obuwiem przywieźliśmy wam naboje, tylko wojujecie. To dla ciebie od matki. A ty po co przyjechałaś? Tak, z ojcem. Mamusia się denerwowała, że ty sam w obcych stronach. Witaj, sąsiadko. Witaj, sąsiedzie. Dzień dobry. O Boże. Nawet nie ma gdzie się przejrzeć. Prawdę mówią, żeby zbyt daleko za granicę nie chodzić? A po co dalej chodzić? Wybijemy mężczyzn na kozackiej ziemi i w domach. W domach. Ścisną monetę, a potem jak zrzucą na nas całą armię czerwoną, która pod nią była, to wycieknie z nas gnojówka. Jedno słowo, Rosja, chyba żartujesz. Nie strasz. Wasz w żołądku kręci od głupiego gadania. A ja mogę i całe życie wojować, lubię tę robotę. Wychodzić. Nie zdążyliśmy wejść, a już wychodzić. Znowu na pozycję, a wy mówicie granice. Jakie mogą być granice? Do domu trzeba. No, idziemy. No, proszę. Idź zobacz, co tam. Chcę z tobą pomówić. W tym tygodniu pojechałem do Pietra. Ich pułk jest teraz za Kalaczem. Oni, synku, nieźle się tam urządzili. Pietro nie nadawał się do gospodarki. Dał mi trochę odzieży, konia, cukier. Koń dobry. Poczekaj. Nie po to tu przyjechałeś. Co? Jak to co? Grisza, ludzie przecież biorą. Ludzie. Wszyscy biorą. Swojego masz mało? Jesteście chamy. Za takie rzeczy na niemieckim froncie ludzi rozstrzeliwali. Marudzisz. Ja ciebie nie proszę, nic mi nie trzeba. Ty o sobie pomyśl. Pomyślałby kto, że taki bogaty jesteś. Czemu nie wziąć po takich, którzy przeszli do czerwonych? Grzech po nich nie brać. Zostaw mi to. Bo jak nie, to szybko stąd wyprowadzę. Dawaj konia. Stiepan Astachow się zjawił, słyszałeś? Jak to? Aksinia do niego wróciła.
Posłałbyś coś wnukom w prezencie. Prezenty z frontu? Jestem na rogatce. Daria. Co znowu? Pomóż. Oj, Boże. Ty, ojcze, ze swoimi rupieciami się nie rozstajesz. Milcz, jędzo. Jeszcze im taki kocioł będę zostawiał. Taka ście gospodynia jak z Gryśki Poganin. Oj, czulku, kochany, nie boisz się grzechu? Za co krzywdzicie sieroty? Stanicowi, no pomóżcie. Za co krzywdzicie sieroty? Oddaj homonto. Oddaj w imię Boga. Boga to ty zostaw. Twój to zdaje się komisarz. Raz twoje, moje Boga, to znaczy milcz i nie marudź. Żegnaj, babciu, i nie gniewaj się. Jeszcze sobie pożyjecie. Jeszcze wspomnisz. Jeszcze pożałujesz naszych łez. Nie, prawda z nami i siła z nami. Panowie, znajdujecie się w historycznej sali, z której ścian patrzą na nas bohaterowie innej wojny ludów. Wojny z 1812 roku. Były czasy, kiedy Paryż witał swoich wyzwolicieli, gdońskich kozaków. 104 lata temu nasz dowódca, hrabia Płatow, gościł w Londynie. Teraz my oczekujemy na wojska sojusznicze w Moskwie. Oczekujemy was, żebyśmy przy dźwiękach uroczystych marszy i naszego hymnu razem wkroczyli na Kreml. Razem doznali całej radości świata i wolności. Za wielką, jedyną i niepodzielną Rosję. Hurra! Panowie! Panowie! Hymn! Stanicowi, co z wami? Bracia, a wy dokąd? Stać! Ognia! Sowietom naprzód! Oh.
No i co? Bez pagonów przyjechałeś? Idź, przywitaj się z bratem, też wczoraj przyjechał. Matkę pocieszcie. Żona, dzieci się stęskniły. Tak, taka to robota. Grigoriju Pantilewiczu. Czemu leżysz na piecu jak suseł? Złaś. Przepadliśmy, ojcze. Dziecko ty moje. Mizerny mój. Nalać kwaśnego mleczka. Jak ty myślisz? Znaczy się wycofać. A jakże? Nie mają litości dla oficerów. Może wy myślicie, żeby zostać, ale ja już nie. Ja już jadę. A dom, jakże to? To znaczy, że ty wyjedziesz, a my powinniśmy zostać. Majątku pilnować. Przez niego mamy zginąć. A spal go jasnym ogniem, ja nie zostanę. Jeśli doszczętnie zniszczą wioskę, to i my nie zostaniemy. Pieszo pójdziemy. Głupie, suki, wiedźmy przeklęte. Męskie sprawy, one się wtrącają. No jazda, wszystko rzucimy i pójdziemy, dokąd oczy poniosą. A co z bydłem zrobimy? Za pazuchę schowamy? A co z piecem? Bydło możemy ze sobą zabrać. Jasne, zabierzemy. Stara krowa ledwo się rusza. I dokąd ty ją zabierzesz? Bezdomna, ty poganko. A owce, co zrobisz z jagniętami? Dorabiałem się dla nich i co przyszło usłyszeć? No tak, chwała Bogu, tośmy pogadali. Nadeszły czasy, że tylko się śmiać. A człowiek z wielkiego Gromka powiedział, że czerwoni pod wioski podchodzą. A to, co to? A to, nigdzie stąd nie pójdziemy. Jak jechać, to wszyscy, jak nie jechać, to nikt. Skoro tak, to zostajemy. Uchowaj i ochroń nas, Matko Niebieska. Ukroj i obroni nas, Carice Niebieskie. Tak, założyłem. Sinilin. Iwan Andriev. Zajmował się propagandą. Przeciwko władzy radzieckiej. Prawidłowo. Dobrze żyjesz. Wchodź. Żal się. Nie żalę się. Przyszedłem się dogadać. Nawiasem mówiąc, żebyście nie zaznaczali na liście obywatelskiej. Koni mamy na sztuki. A byki? A jaka jest jazda na bykach? Rogacizna. Mróz, chłopaki. Grigoryj, dzień dobry. Witaj. Widziałem przewodniczącego. Wchodzę do niego, do gabinetu, a on łapie mnie za rękę i mówi: siadajcie, towarzyszu. To okręgowy.
A jak było wcześniej? Generał major. Jak przed nim trzeba było stać? Oto ona, władza nasza kochana. Wszyscy równi. Z czego się cieszysz, Iwan Aleksiejew? Jak to z czego? Zobaczyli we mnie człowieka, jak mam się nie cieszyć? Za co w takim razie walczyliśmy? Za generałów? A ty? Za co walczyłeś? Za siebie, nie za generałów. Nie mam wyrzutów sumienia ani wobec tych, ani tamtych. Będziesz tej władzy wytykać? A tak, co się za nią stawiasz? Lepiej się władzy nie czepiaj. Dlatego, że jestem przewodniczącym i nie zamierzam się z tobą kłócić. A twoja władza, jak już chcesz, to plugawa władza. Co ona daje kozakom? Jakim kozakom? Kozacy też są różni. Wszystkim jacy są. Ziemię daje? Wolność? Równość? Ziemi u nas jak okiem sięgnąć, tyle. Wolności więcej nie trzeba, bo zaczną na ulicy jeden drugiego zażynać. Dowódców sami wybraliście, a teraz ich zamykacie. Twoje słowa? Kontra. Nie, na swoją stronę nie przeciągniesz. Jesteś wrogiem władzy radzieckiej. Żegnam. Korsznow. Kaszulin. Sinilin zajmował się... Czym się zajmował? Propagandą przeciwko władzy radzieckiej. Szukam przewodniczącego. Ja jestem przewodniczącym. Osip Dawidowicz. Masz sukin syna, nie wierzę własnym oczom. Wiedziałem, że jeśli przeżyje, to on będzie tatarskim przewodniczącym. On będzie w tatarskim przewodniczącym. Misza. U was nawet nie ma na czym usiąść. Siadaj w fotelu. Mochowski. Skąd się wziąłeś? Mów. Skąd się wziąłem? Z politoddziałem armii. Przyszedłem do was razem z rewolucją. Bracia, wszystko bardzo proste. Wszystko bardzo proste. Wszystko bardzo proste. No cóż, tak ogólnie to wszystko dobrze. Tylko nie wszyscy tutaj u was, jak pamiętam. Tak powiedzmy... Gdzie Mielechowy? Mielechowy? Tak. Mielechowy. To ja nie z Grigoriem minąłem się teraz w drzwiach? Był on tu. Tak, był tu. Pożalieli. Pożałowaliście. Pożałowaliście. A myślicie, że on was pożałuje? Pamiętasz o Podtielkowie? Pamiętam. Warunki znasz? Front za półtorej wiorsty. Jeśli teraz nie weźmiemy najbardziej aktywnych wrogów, to znów tu wybuchnie powstanie. Przez 300 lat motano kozakom w głowach. Główna masa kozaków jest wrogo nastawiona przeciwko nam. Takie są warunki. Nie robi się rewolucji w rękawiczkach, mówił Lenin. W nocy będzie można pojmać Mielechowa. Dlaczego w nocy? Mniej rozmów. No ale wiesz, że to głupota. Tych odeślij. Zaraz dopadnę Mielechowa. Dopadniesz. Nie, bracie, teraz to szukaj wiatru w polu.
Здорово живете? Добре живете? Zdążyliście? No dobrze. Nic, nic. Chodźcie, to obgadamy. No dawaj. Tylko, towarzyszu Sztokman, powiedzcie, czy mogę gadać tak, jak chcę? Mów. A nie aresztujesz mnie? Mów, mów. My tak pomiędzy sobą sądzimy, że komuniści chcą nas zlikwidować. Uważaj, nie zagalopuj się. Ja jak pijany, co myślę, to mówię. Chcą nas zlikwidować, żeby nad Donem nie było ducha kozackiego. Właśnie tak. Teraz nie powiesz, że nie będzie więcej rozstrzelań. Komuniści! Co znowu komuniści? Komuniści chcą jednego. Żeby przestała się lać krew. Kozacka i nie kozacka. Ale na razie okrutni nasi wrogowie. Nie mówimy, że więcej rozstrzelań nie będzie. Teraz zobaczymy. Daj mi to. Za co zostali rozstrzelani nasi osadnicy, wrogowie radzieckiej władzy? Korszynow, wszyscy go znacie. Znamy. Jeździł na cudzym garbie. O, Kaszulin Andrzej Matwiejewicz uczestniczył w rozstrzelaniu czerwonych kozaków pod Tiołkowa. Było tak? Było. Badawskow Fiodor Nikiforowicz, to samo. Mielichow Grigorij Pantylewicz pod Chorąży, wrogo nastawiony do władzy radzieckiej. Tak? Tak. To prawda, nie udało nam się pojmać Mielichowa. Bagatyriow, co zrobił, wszyscy wiecie. Wiemy. Majdannikow, Koszewoj, cicho. Co cicho, wy tu gadacie, a przez wioski Watacha idzie. Ni to biali, ni to kto. Zerwana łączność ze stanicą. O co chodzi, towarzysze? Zerwana łączność ze stanicą. Co jest? Ni to biali, ni to kto. Zerwana łączność, wszyscy razem. Do boju! Leć do Kaszyńskiej. Szybko! Bijcie gada, chłopaki! Stójcie! Dajcie! Serce mu wyrwę! Antip! Ojcu życia nie wrócisz, a ludzi stracisz. Hej, bracia! W składzie cukier rozdzielają. Chodźcie tam! Kto tam? Otwórzcie, mamo. Boże. Uciekaj. Na miłość boską uciekaj, Miszynka. Wieczorem kozacy całą bazę przejrzeli, ciebie szukali. Antipka Briech biczem mnie strzelił. Ukrywasz go, mówi. Szkoda, że od razu nie zabiliśmy. Uciekaj. Znajdą cię tu. Uciekaj.
Boże, zlituj się. Witaj, sąsiedzie. Czemu w domu siedzisz? Nawojowałeś się? Nie pójdę walczyć. Zabierajcie konia. Zróbcie ze mną, co chcecie. Ale karabinu nie wezmę. Jak to nie weźmiesz? A tak? Nie chcę już? A jeśli czerwoni zajmą wioskę, to z nami pójdziesz? Czy zostaniesz? To się zobaczy. Skoro on tak, to... Bierz go, Chrystan. Postawimy cię zaraz pod ścianą. No to chodźmy. Bracia, nie jesteśmy dla ciebie braćmi. Puśćcie. Zapiszę się do sotni. Jestem słaby po tyfusie. Sotnia! Z koni! Koniej w ukrycie! Ukryć konie! Bratucha! Bracie! Patrony! Szykujcie naboje! Strzelać na mój rozkaz! Wiesz co? Poprowadź swoją sotnię na lewo! I zdaje się, że ustawiają swoje działa na Matijowym wzgórzu. Pokaż. Tak. Nie podoba mi się ta pozycja. Należałoby ominąć te wąwozy. To okrążą nas z flanki i wtedy nie ominiesz. Jak to okrążą? Wąwozy to nie przeszkoda. Uważaj, chłopcze. No to z Bogiem. Sotnia, za mną. Ej, ty, generale Płatow. Zarządź dońcom po szklance wódki. Milcz, moczy mordo. Utną ci czerwoni drugą rękę, jak do gęby podniesiesz. Przyjdzie mi z koryta pić. Napiłby się, niedrogo oddał. Poszli. Na koń! Przez wąwóz! Bracia, do wąwozu! Stiopka Stachow złapał swojego konia za ogon i przeskoczył, a mnie się nie udało. Już po nas, Bóg to wie, już po nas, bracia, to oni. Ej wy, wyłaźcie! Nam wszystko jedno, i tak was dopadniemy. Wyłaź, Pietro Milechow. Mówi Michał Kaszewoj. Poddajcie się sami. Wszystko jedno, nie uciekniecie.
prawo, na wprost. Działo do przodu. CKM na wóz. Nawojowałeś się. Ty nimi dowodziłeś? Rozbieraj się. Z życiem. Dobra, wystarczy. Kumie. Kumie Iwanie. Przecież trzymałeś do chrztu mojego dzieciaka. Kumie, nie skazuj mnie na śmierć. Co twój narobił? Zniszczyć całą waszą rodzinę. Pietuszka. Kochany, wstań. Odejdź. Synku, dziecko moje. Co oni? Co im zrobiłem? A wy czego tu? Czy to wasze miejsce? Wszystkich, wszystkich na front. Tam was nie ma. Na koń. Leć, ptaszku, kanarku, leć w góry wysoko. Zaśpiewaj pieśń o wojnie, o nieszczęściu moim.
Григорий Пантелеев. Ура, Григорий Пантелеев! Ты jesteś naszą dumą. Nie daj nas na straty. Znowu rządzą nami generałowie. Całą władzę z rąk zabrali. Jaką jeszcze władzę? Masz, lepiej pij. No chodźcie, pokłonimy się radzieckiej władzy. Jesteśmy niby winni. Żartuję. Pij, Chrystan. Po co żartować? To poważna sprawa. Stój, czy Kudinowa, czy generałów, wszystkich zniesiemy. A ciebie postawimy. Dobrze mówię? Odejdą. A jak nie, to podniesiemy pałki na wioski. Przestańcie gadać. Samogon jest? Jest Gorzała? A przywitać się to nie łaska. Witaj, gospodyni. Ilu was tam jeszcze? Cała dywizja? Grigori Pantilewicz, sokole nasz, wypijmy. Nie wolno mu już pić. Nie widzisz, że nie może chodzić? Nie widzisz, on nie chodzi nikudy. Teraz z nim nie idź, nic z tego nie będzie. Diable bezwstydny. Nachlałeś się, a teraz bełkoczesz. Może ci wywaru nalać? Zaczerpnij. Grigori Pantelejewicz. Słuchajcie. Pierwszą sotnię sam poprowadzę. Szable won, do ataku, bracia, za mną. Zabiję. Opamiętajcie się, Grigori. Bracia, nie ma dla mnie wybaczenia. Zabijcie mnie. Oddajcie śmierci. Widać, dość się nawojował. Jak oprzytomnieje, posadź go na konia i zawieź do domu.
Nalać mleczka? Zostaw dla rannych. Ty tutejsza? Tutejsza. Osip Davidowicz? Nic, nic. Jeszcze zobaczymy, kto będzie górą. Tekst polski Anna Bogusz. Czytał Tomasz Knapik. Koniec części drugiej.